automatyczny foropter, za pomocą którego mierzymy dioptrię pacjenta, czyli mierzymy wadę wzroku pacjenta. Przez to, że jest to automatyczne urządzenie, możemy pacjentowi zasymulować w bardzo krótkim czasie bardzo wiele możliwości widzenia. I przez to mamy nadzieję, że osiągniemy najbardziej precyzyjny wynik dioptrii, który potem wprowadzamy do laseru. Jest to jeden z faktorów, który wprowadzamy do laseru, aby skorygować wadę wzroku. Inną opcją, aby zmierzyć dioptrię, są też takie szkiełka, które wsadzamy do oprawek i potem też możemy to samo pacjentowi zasymulować. Niemniej jednak jest to o wiele bardziej powolne i nie możemy pacjentowi pokazać tyle różnych możliwości, dlatego ta wersja została zastąpiona nowoczesną tą wersją.